Są pierwsze ustalenia śledczych w bulwersującej sprawie noworodka, którego ciało znaleziono w sortowni odpadów w Zabrzu. Choć z uwagi na okoliczności sytuacja od początku uznawana była za trudną, policjantom udało się zweryfikować i tym samym zawęzić obszar działań operacyjnych, skąd mogły przyjechać odpady, w których 1 października znaleziono zwłoki nowonarodzonego dziecka. Policja m.in. zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu sortowni. Przeanalizowali dokładnie, jakie śmieciarki w ostatnim czasie przyjeżdżały tam, jakie odpadki były przywożone. Dokonali też analizy samych odpadków, wśród których znaleziono zwłoki noworodka. Te wszystkie informacje zebrane i przeanalizowane pozwoliły na wytypowanie Zabrza i Bytomia jako miast, z których mogły przyjechać odpadki, wśród których znaleziono ciało tego noworodka. Ponadto wiemy już, że ten noworodek urodził się prawdopodobnie w 8 lub 9 miesiącu ciąży. Podaliśmy już też, że był to chłopiec. Jak przekazał nam dziś prokurator, przeprowadzono również wstępną sekcję zwłok, jednak na publikację jej wyników trzeba jeszcze poczekać. Ta nie pozwoliła na określenie przyczyny śmierci dziecka, stąd zlecono dodatkowe, dokładniejsze badania, które aktualnie są prowadzone. Z kolei policja apeluje, by mieszkańcy Zabrze i Bytomia, którzy mogą cokolwiek wiedzieć o sprawie rodziny dziecka, proszeni są o niezwłoczny kontakt pod numerem alarmowym. Policja gwarantuje anonimowość.